Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak powiększyć ekran w telefonie. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby powiększyć ekran w telefonie, musimy przede wszystkim wejść w ustawienia telefonu, klikając ikonę koła zębatego. Następnie szukamy zakładki o nazwie System i aktualizacje. No i kolejno klikamy w zakładkę o nazwie... Nawigacja systemowa. No i jak wiecie, pewną część ekranu zabiera nam pasek nawigacyjny. To są te trzy ikony na samym dole ekranu, więc jeżeli nam zależy na powiększeniu ekranu telefonu i korzystaniu z całej jego powierzchni, musimy w tych ustawieniach zmienić na nawigację systemową za pomocą gestów. Więc zaznaczamy tutaj gesty. Więc teraz jak przejdę do ekranu głównego. Dzięki temu mogę korzystać z całej powierzchni ekranu, której nie zabiera mi pasek nawigacyjny. A jeżeli chodzi o nawigację telefonu za pomocą gestów, to jest ona bardzo prosta. Jeżeli chodzi o pierwszą funkcję paska nawigacyjnego, czyli przejście do ekranu głównego, załóżmy, że mamy uruchomioną jakąś aplikację i teraz chcę powrócić do ekranu głównego, to wystarczy, że przesunę palcem od dołu w górę. Jak widzicie, jestem już na ekranie głównym. Natomiast, jeżeli chodzi o przycisk wstecz, to wystarczy, że przesunę palcem z lewej strony ekranu do środka, i już w tym momencie użyłem właśnie przycisku wstecz. Natomiast, jeżeli chodzi o trzecią funkcję paska nawigacyjnego, czyli m.in. wyświetlenie aplikacji w tle, aby to zrobić za pomocą gestów, wystarczy, że przeciągniemy palcem od dołu ekranu do środka i zatrzymamy ten palec na ekranie, i dzięki temu mamy właśnie dostęp już do aplikacji w tle na telefonie. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!